Hej! Cześć! Cześć! Słuchajcie, fajnie, że wpadliście na ten vlog. Za chwileczkę będziemy odpowiadać na to tytułowe pytanie, ale najpierw, słuchajcie, chcemy się przed wami pochwalić pewną rzeczą. Mianowicie wczoraj do późnych godzin nocnych piekliśmy te oto chleby. I jeszcze jeden, który już o połowy jest zjedzony. Tak. Głównie Maciek to piekną. A możesz je tak pokazać po prostu, jakie one są fajne, duże i w ogóle. I te chleby, słuchajcie, pieczemy po prostu dlatego, że już o tym wiele razy mówiliśmy. W Holandii nie jest zbyt dobre pieczywo, a to jednak nam się troszeczkę kojarzy z Polską. Także kto jest nowy na kanale, to słuchajcie, witamy go chlebem, witamy go solą. Sola jest, sól jest w szafce, nie będziemy jej teraz wynosić. I w chlebie. Tym tak. Razem jest. A teraz może już przenosimy się na kanapę i będziemy opowiadać po prostu o nas, o naszych finansach, jak zarabiamy i o tym, co jest w tytule. Zapraszamy. Słuchajcie, chlebek naprawdę wyszedł super. Zjedliśmy kromeczki obłęd. Także witamy się jeszcze raz. Cześć. Dzień dobry. I powiemy taką rzecz. Zainspirowaliśmy się do zrobienia tego materiału ostatnim naszym live'em z niedzieli, ponieważ tam ktoś z was właśnie poruszył ten temat, jak to jest z finansowaniem naszego życia, z finansowaniem naszych podróży. I tak sobie pomyśleliśmy, myśmy oczywiście udzielili odpowiedzi, ale takiej skrótowej, ale ja myślę, że może więcej osób jest po prostu zaciekawiona, jak sobie radzimy. Więc... Jestem pewna, że więcej osób jest, bo to nie pierwszy raz ludzie pytają. Także postaramy się, słuchajcie, odpowiedzieć na właśnie to pytanie na temat pieniążków. Zajrzymy troszeczkę do naszych portfeli, pokażemy wam nasze rachunki bankowe. Nie, no teraz żartuję, oczywiście. Druga rzecz, że nawet jest w naszych polecanych kanałach, które polecamy, oglądamy, kanał Kai, który się nazywa Globstory. I Kaja zrobiła też kiedyś taki materiał. I to też jest poniekąd dla nas inspiracja, żebyśmy też coś takiego nagrali. Oczywiście nasza historia jest inna niż Kai, ale w jakiś sposób się zazębia, no bo jakby i nasz kanał, i nasze życie skupia się tak naprawdę wokół podróży. No więc jaka jest teraz nasza sytuacja? W tej chwili jesteśmy w Holandii. Skończyliśmy pracę tutaj, pracowaliśmy 2 miesiące chyba, czy coś w tym stylu? Ponad chyba, no ponad. Coś takiego, tak. Sytuacja na naszym kanale taka, że mamy prawie 6000 subów, subskrybentów i prawie 1,5 miliona wyświetleń, to tak jakby ktoś zobaczył to za rok na przykład, żeby wiedział. No i nie mamy stałej pracy, od czasu do czasu pracujemy, od czasu do czasu podróżujemy, od czasu do czasu remontujemy naszą bazę i robimy jeszcze inne rzeczy. No warto wspomnieć, że kanał prowadzimy już ponad 2 lata. Tak. Kanał zaczęliśmy, pierwsze filmiki chyba w czerwcu 2018 roku zamieściliśmy, czyli 2,5 roku temu. Ale jakby nagrywanie materiałów na kanał zaczęliśmy 8 czy 9 marca roku 2017. To był pierwszy dzień, jak zaczęliśmy podróż rowerową do Azji Centralnej. Wtedy myśleliśmy, że uda się dojechać do Mongolii. Nie udało się, ale było bardzo, bardzo blisko. Zresztą to wiecie, bo pewnie oglądacie. Kto nie ogląda, no to oczywiście zapraszamy. Podróż już się dawno zakończyła i publikacja podróży zakończyła się dokładnie w zeszłą sobotę. Tak. Odcinek ostatni, powrót do Polski, będzie jeszcze podsumowanie, więc coś się tam jeszcze będzie działo na tej playliście, ale to już jest raczej koniec. Tak. No i jak do tego wszystkiego doszło, powiem krótko moją Maćka historię. Ja po prostu, no ja jestem, jak wiecie, z Holandii, trochę tam, no uczyłam się oczywiście, studiowałam, trochę pracowałam i później przyjechałam do Polski, a w Polsce 7 lat pracowałam w korporacji. W tym czasie, no podróżowałam w wakacje oczywiście, a jak studia skończyłam, to jakaś dłuższa podróż była, bo między studiami a pracą miałam więcej czasu. Ta podróż trwała tylko 2 miesiące, więc w porównaniu to i tak
tak nie tak dużo, ale jednak. Więc 7 lat pracowałam w korporacji, można było trochę odkładać pieniądze. I to było w Polsce? W Polsce, ale z językiem holenderskim, w Warszawie, więc no, zarabiałam. Znacie więcej szczegółów na ten temat, tutaj wejdźcie w zakładkę. Wywiad z Dorendą, kiedyś to też nagraliśmy, bo wielu z was również pytało, skąd się Dorenda wzięła w Polsce, dlaczego mówi ładnie po polsku, chociaż to nie jest jej w żaden sposób ojczysty język, to jest wszystko wyuczone na tak wysokim poziomie. A to już wiedzą. Nie ma drugiej Holenderki w Polsce, która tak dobrze zna polski. Jest. Nie. Jest, nie ja ma. Znam takie. No i co dalej, Dorenda, no z tobą? Nie, tak? To już wszystko na razie. No a no to ze mną, słuchajcie, ze mną było podobnie. No, ja pracowałem przez 16 lat w jednej firmie. Zajmowałem się tam administracją systemu komputerowego, taką doraźną pomocą związaną z komputerami, administracją serwerów, zakładaniem infrastruktury sieciowej. Generalnie tym, później troszeczkę fotografią, w międzyczasie prowadziłem swoją własną firmę. Zaczynałem, słuchajcie, też jeszcze w liceum, po prostu jeździłem, nie zawsze na wakacje, nieraz jeździłem do pracy. Najczęściej była to jakaś praca na wysokościach, ale nie tylko. Zdarzyło mi się pracować w sklepie z telefonami komórkowymi. Jakby dużo, dużo różnych rzeczy robiłem. Ale ostatecznie główną taką moją pracą to była właśnie w jednej firmie w Krakowie, gdzie jeśli dobrze liczę, to chyba było 16 lat, tylko to jest ponad pół mojego życia, albo jeszcze więcej. Ja skończyłem etat w roku końcówką, czy w połowie roku 2016 i od tego czasu nie pracuję na etat, ale to nie jest tak, że już w ogóle nie pracuję, bo podejmuję różne prace, na przykład jak się przeprowadziłem do Warszawy, jak mieszkaliśmy ponad rok wspólnie w Warszawie, jeszcze Dorenda pracowała w korporacji, to było już jak wróciliśmy z podróży, to był rok 2018, to na przykład ja chyba przez dobrych parę miesięcy, jeśli nie ponad pół roku, nie prawie rok, byłem też statystą filmowym. No nie tylko filmowym, ale głównie filmy, reklamy, jakieś epizody. Spoko praca, no ale w końcu zdecydowaliśmy się i opuściliśmy Warszawę, przenieśliśmy się do Krakowa. To jest inna historia. I to też nie było takie przejście, że nagle wymyśliłem, że słuchajcie, rzucam pracę i teraz będę youtuberem, freelancerem. To się urodziło później, ale fakt faktem, że jakoś po tej podróży, jak wróciliśmy 11 listopada 2017 roku, no to już nie myślałem o tak naprawdę o powrocie na żaden etat. Tak. Ja skończyłam tą pracę w Warszawie w 2019 roku dopiero, więc jak razem pojechaliśmy w tą podróż do Azji Centralnej na rowerze, to miałam urlop bezpłatny i potem wróciłam do tej samej pracy jeszcze. Wtedy nie myślałam jeszcze, że moje życie będzie tak wyglądało jak teraz bez stałej pracy, ale później stwierdziliśmy, że jednak ja przynajmniej, mi brakuje trochę wolności w tej pracy, bo trzeba codziennie chodzić i wszystko planować wcześniej. I tak naprawdę... Poza tym przeprowadzka do Krakowa była, więc i tak musiałam zmienić coś. I po prostu potem już nie szukałam nowej takiej stałej pracy. W międzyczasie wystartowaliśmy z kanałem, zaczęliśmy tworzyć filmy, co też nas w pewien sposób pochłania czasowo. Tak. Wydajemy też jakieś pieniążki na sprzęt i w pewnym momencie zobaczyliśmy, że może da się bardziej właśnie połączyć swoje życie ze swoimi pasjami, jakimi jest przede wszystkim podróżowanie, ale również tą pasją stało się takie tworzenie filmów. Zaczęło się od tej Azji, ale oczywiście były też inne podróże, które w międzyczasie zrobiliśmy, tak jak wyjazd na Kaukaz, w tym roku podróżowaliśmy, na przykład na rowerach przejechaliśmy praktycznie pół Polski, od południa, od Krakowa nad morze, ścianą wschodnią, wróciliśmy z powrotem przez Bieszczady do Krakowa, także spora trasa. No, myśleliśmy na początku 2 tygodnie, a było 5 tygodni. Początek roku, słuchajcie, to był wyjazd zaczęło się od Jordanii, później
Izrael, Palestyna, Egipt, mieliśmy jechać gdzieś dalej, no musieliśmy wrócić, wiecie jaka sytuacja. Także na bieżąco podróżujemy, może nie było takiej dużej podróży jak ta w 2017 roku, to była 8-miesięczna podróż, ale cały czas myślimy o tym i cały czas myślimy właśnie, żeby rozwijać kanał, szukać jakichś nowych pomysłów. Słuchajcie, my staramy się bardzo optymalizować nasze koszty życia i dlatego też jakby ta stała praca, ten stały etat nie do końca w naszym przypadku w tym momencie byłby korzystny, ponieważ on by nas, oprócz tego, że dawałby jakieś pieniądze, ale też dawałby spore ograniczenia. Przede wszystkim nie mielibyśmy tak dużo czasu na szukanie różnych pomysłów, na spontaniczne wyjazdy. Nieraz po prostu myślimy sobie, zróbmy coś, wychodzimy i robimy. A taka praca to niestety zawsze wiąże się z pewnymi jakimiś tam rygorami, które trzeba przestrzegać. Przede wszystkim ograniczona ilość wolnych dni, a jak się ma mało wolnych dni, to trzeba krótko jechać i wszystko zobaczyć w krótkim czasie i wtedy automatycznie ta podróż jest dużo droższa. Tak, te lata pracy w korporacji Dorenda, tam gdzie ja pracowałem, to też się przełożyło na jakieś oszczędności. Także to nie było tak, że myśmy nagle zamknęli rozdział praca i zostaliśmy z zerem. Nie, owszem, mieliśmy pieniądze, nie może miliony, tysiące, ale spokojnie na podróż wystarczyło, spokojnie wystarczyło na to, żeby ja się przeniosłem do Warszawy, później Dorenda do Krakowa, więc na to wszystko mieliśmy kasę, kupiliśmy bazę, znacie bazę, jeśli nie znacie, to wejdźcie sobie na playlisty, tam jest o naszej bazie, gdzie aktualnie robimy remont i to ma być też właśnie nasz taki punkt wyciszenia między podróżami, gdzie możemy odetchnąć, zmontować coś, nagrać coś nowego, pokazać czym się tam zajmujemy, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz. Bo jak zdecydowaliśmy się, że chcemy połączyć, jak Maciek powiedział, nasze pasje z czym to połączyć? Z podróżami. Że chcemy spełnić swoje pasje, tak. O to chciałam. To zaczęliśmy myśleć, jak to można zrobić, nie? Jak chcemy podróżować, to trzeba mieć pieniądze, albo trzeba mieć więcej pieniędzy, albo trzeba wydawać mniej. Dokładnie. A to ostatnie było najłatwiej do zrealizowania. Patrzyliśmy, no... Samo wynajem mieszkania to jest ogromna suma, to może być spokojnie 20 tysięcy złotych rocznie. To jest dużo, no to jest parę miesięcy pracy co najmniej. Jakby na to dało się oszczędzić, to już mamy parę miesięcy pracy w roku z głowy. Mhm. Więc jeśli w tym parę miesięcy pracujemy, to też nie musimy w ogóle w tym czasie mieć w Polsce miejsca, gdzie możemy cały czas być. Więc tak zaczęliśmy kombinować, co można zrobić. I no, wpadliśmy na takie rozwiązanie, że nie wynajmujemy już. Kupiliśmy tą bazę, to był jednorazowy wydatek, dużo oczywiście, ale koszty są bardzo małe, więc mamy tam bazę, gdzie można wrócić, skąd można wyruszać. Przede wszystkim, gdzie możemy rzeczy swoje trzymać. Rzeczy trzymać, gdzie można odpoczywać, mieć inspirację do następnych podróży i tak dalej, wszystko przygotować. Poza tym, jak nie jesteśmy cały czas, no to nie mamy stałych kosztów. Stałych kosztów nie mamy. Słuchajcie, to jest na tej zasadzie, że my w tym momencie z takich kosztów, które mamy w Polsce, to opłata za bazę to jest około 300 ileś złotych rocznie, plus do tego dochodzą nam dwa telefony po prostu, 38 zł miesięcznie, czyli tak naprawdę tyle. Nie mieszkamy na stałe w Polsce, nie mamy tam żadnych zobowiązań finansowych poza tymi dwoma. Także śmiało możemy ruszać świat, śmiało możemy przyjechać na przykład do Holandii, gdzie teraz jesteśmy, dorobić sobie. Jak nam jakieś pieniążki zaczyna brakować, to sobie przyjedziemy, po prostu 2-3 miesiące tutaj popracujemy i to spokojnie nam wystarcza na resztę roku plus jakaś podróż. Tu naprawdę mamy drugą bazę, tak naprawdę. Tak naprawdę tak. I co warto powiedzieć? Bo tu jesteśmy u moich rodziców, dla tych, którzy nie wiedzą. Dokładnie. To nie jest nasz dom tutaj. Dorenda jest stąd, z Montfort, z tego miasteczka. Tu mieszkają jej rodzice, mają swój jednorodzinny dom, całkiem spory. Także mamy tutaj swój pokój, zupełnie
Śmiało możemy sobie tutaj pomieszkiwać, jeśli jest taka ochota. Ale tak jak mówię, my tu głównie też przyjeżdżamy po to, żeby pracować, żeby to nie był taki zmarnowany czas. Jak nie podróżujemy, nie remontujemy, no to pracujemy. I co chciałem powiedzieć, kolejna rzecz, jak już byliśmy w podróży w roku 2017, ja tak co chwilę do niej wracam, ale myśmy wtedy też jechali bardzo oszczędnie. To nie jest tak, że myśmy tam wydali nie wiadomo ile pieniędzy. Spaliśmy głównie pod namiotami, jechaliśmy rowerami, czyli nie było żadnych przejazdów, transportu. Jedyny transport, który tam płaciliśmy, to przez Morze Kaspijskie musieliśmy przepłynąć promem. To był wydatek rzędu 60 czy 70 dolarów na osobę, już nie pamiętam. 70 chyba. Coś w tym stylu. No i w powrocie to jeszcze pociągiem. Tak, no, coś tam pociągiem. Ale to nie były duże... Ale tak naprawdę tam naszym kosztem to było jakieś wizy, które musieliśmy kupić i oczywiście jedzenie, no bo jeść trzeba. Tak. Żeby jechać rowerem, to jeść trzeba. Ale ludzie też często pytali, czy nas ktoś finansuje, no i jak nas nikt nie finansował, no po prostu sami się finansowaliśmy. Ale oszczędzaliśmy w tej podróży, dlatego my też chcemy pokazywać ten kanał nasz na YouTubie, jest też po to między innymi, żeby pokazywać ludziom, że nie jest naprawdę trudno spełniać swoje marzenia. Jeśli ktoś ma jakieś marzenie i jest odważny i chciałby ruszyć w świat, to nie musi mieć jakiejś fortuny. Można to zrobić bardzo budżetowo, ale trzeba chcieć. I my pokazujemy różne patenty, jak to zrealizować. Rower jest świetną sprawą, bo on naprawdę dużo daje. Jeśli masz rower, masz namiot, masz... No, może to nie jest film o tym, ale chodzi mi o to, że łatwo i tanio można podróżować i realizować się na rowerze. Tak, to też pomaga. Oczywiście to jedna długa podróż jest tańsza niż kilka krótszych. Nie trzeba dojeżdżać do celu podróży. Po prostu wyruszyliśmy z domu na rowerze, wracaliśmy do domu na rowerze, dlatego te wszystkie koszty transportu odpadały. Jak jedziesz gdzieś na, powiedzmy, na miesiąc i nie chcesz znów w okolicy swojego domu jeździć, no to już automatycznie podróż robi się droższa, jak przeliczyć to na koszty na jeden dzień. Ale słuchajcie, ale skąd mamy kasę? No bo już wspomnieliśmy o naszej pracy. Jak wygląda nasze utrzymanie się? W tym momencie nasze oszczędności jakby... Mamy jakieś tam zaplecze finansowe w oszczędnościach, które wydajemy na sprawy bieżące, czyli jak jesteśmy w Krakowie, to z tej kasy idzie cały remont, czyli kupowanie różnych tam rzeczy typu farba, drzwi, okna, no wszystko, wiecie jak wygląda remont czy budowa, trzeba na to wydawać pieniążki. I to jest poniekąd oszczędności, ale na przykład w zeszłym roku też byliśmy w Holandii, też pracowaliśmy tutaj 3 miesiące, więc z powrotem jakby ten bufor oszczędności podnieśliśmy do góry. I teraz on sobie troszeczkę opada. Teraz znowu 3 miesiące, czyli on znowu poszedł do góry. Czyli jakby można powiedzieć, że nasze życie w tym momencie to jest tak finansowo wyrównane, że ani nie tracimy jakoś dużo, ani bardzo dużo nie zarabiamy, nie gromadzimy kapitału, ale też nie tracimy kapitału, co jest ważne. I w każdej chwili, jakbyśmy chcieli, to nas stać, żeby gdzieś pojechać, choćby nawet na rok, jakąś podróż, jeśli by się dało. No teraz się za bardzo nie da. I teraz nasuwa się pytanie, a co z YouTube'em? Czy YouTube nam płaci? Wiadomo, YouTube nie płaci. YouTube rozdziela pieniądze, które sam dostaje od reklamodawców. Reklamy wyświetlają się pod naszymi filmami i z tego powodu my dostajemy jakieś pieniążki. Dostajemy, w żaden sposób się z tym nie kryjemy, ale nie są to duże pieniądze. Naprawdę w tym momencie te wskaźniki się cały czas zmieniają. Aktualnie jest dla Polski za 1000 wyświetleń coś około chyba 2 dolarów, jeśli się nie mylę, z czego YouTube jeszcze zabiera jakąś swoją prowizję, więc to nie jest duża kasa. Ale i tak my całą kasę, która przechodzi nam z YouTube'a, przeznaczamy na rozwój kanału. W tym momencie nam bardzo zależy na sprzęcie, bo cały czas nagrywamy z tej oto GoPro, która już tak naprawdę ma swoje lata i coraz bardziej widać, że się sypie. I musimy kupić kamerę nową, bezlusterkowiec jakiś.
co oczywiście wpłynie na dużą poprawę też jakości filmów i to jest dla nas priorytet. Także kasa z YouTube'a, kasa z darowizn, ponieważ też jesteście tak mili i tacy fajni, że często nam po prostu przekazujecie swoje oszczędności, swoje pieniążki w różnych kwotach, małych, większych. Kwota tak naprawdę nie ma znaczenia, liczy się serce, to, że chcecie się z nami podzielić, to, że jesteście dobrzy, to jest wspaniałe. Więc te pieniądze też idą na rozwój kanału. To nie są pieniądze, które my przejadamy. Przejadamy to, co po prostu zarobiliśmy własnymi rękami, a z YouTube'a, czy właśnie z tych datków, to wszystko idzie w rozwój kanału, w sprzęt i nie w podróże. To jeszcze są za małe kwoty, żebyśmy za to sobie finansowali podróże, choć oczywiście pomagacie i ta cała podróż rowerowa wokół Polski, ja mówię wokół Polski, wokół półpolski, chodzi mi oczywiście o to, ona się chyba zamknęła z tego, co pamiętam, na zero. No, jak chodzi o te wydatki, o to, co dostaliśmy za reklamy, nie? Tak. Tak. To, co dostaliśmy za reklamy, to, co dostaliśmy w tym czasie od was. Nawet, słuchajcie, mieliśmy taką sytuację, że minęliśmy się z rowerzystą naprzeciwko, który nas zatrzymał, pomachał do nas, powiedział, słuchajcie, ja was oglądam, jesteście super, gdzie jedziecie, ja jadę w tą stronę, wy jedziecie w tą stronę. Gość nie mógł się powstrzymać, otworzył kieszeń, dał nam banknot, mówi, to jest, słuchajcie, na żarcie, kupcie sobie, co tam potrzebujecie, ja mam pieniądze, wam się przydadzą. Nie było możliwości, żeby nie odmówić, znaczy nie chcieliśmy wziąć tych pieniędzy, ale nie było możliwości, żeby ich nie zabrać. On był tak bardzo, po prostu chciał, bardzo dziękujemy, jeśli oglądasz ten film. I tacy są ludzie właśnie cudowni, także jeśli chodzi o tamtą podróż, no to tak jak mówię, praktycznie chyba nam wyszła na zero. I jeszcze był plus taki, że dołożyliście w różnej formie i rzeczy, które nam wysłaliście w paczkach i właśnie datki do roweru, do renty, gdzie musiał przejść remont i praktycznie ten cały remont był sfinansowany przez was. Tak. Także super rzecz, wielkie dzięki. I niektórzy nas przyjęli u siebie w domach, w domach na kolację i tak dalej, tak, na danie. Tak, chyba. Bo oczywiście też pomogło. Bardzo, bardzo im wszystkim dziękujemy, wam wszystkim dziękujemy. Słuchajcie, 5 tygodni podróż i chyba 8 razy u kogoś byliśmy w gościach z ludzi, których wcześniej nie znaliśmy, ale żeby to nie było tylko tak, że my korzystamy z was, my też zapraszamy do nas na bazę i byli też już ludzie z kanału, którzy nas odwiedzili na bazie w Krakowie. I też nie z kanału. I też nie z kanału, było trochę ludzi z Łamszałek czy z Couchsurfing. Łamszałek. Także baza jest też otwarta dla was. Jak tylko jesteśmy w Krakowie, tylko ktoś ma ochotę, niech dzwoni, pisze, wiecie, jak się z nami skontaktować. Jak tylko jesteśmy, chętnie przyjmiemy, jak jest taka możliwość. Teraz będziemy trochę tam rozwalać, niszczyć okna i tak dalej, więc Boże, to nie jest najlepszy moment, ale jak już, słuchajcie, będą nowe okna, to się komfort poprawi i wtedy to już naprawdę możecie nawet pomieszkać troszeczkę u nas, jak ktoś ma ochotę. Albo go żona z domu wygoniła, albo mąż. No, słuchajcie, powoli do końca zbliżamy się, 23 minuty nagrania. Także nie chcemy was tu przegadać. Kolejna sprawa to jest Patronite, który chcemy założyć, ale jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale zrobimy to i będziemy tam też... Zaczęliśmy to, tak. Nie skończyliśmy wypełniać tego wniosku i to też będzie kasa szła po prostu na kanał. No, generalnie nie na nasze takie życie codzienne, na to sobie chcemy sami zarobić, choćby właśnie taką pracą dorywczą. Chcemy, słuchajcie, kupić aparat fotograficzny bezlusterkowiec, chcemy kupić jakiegoś fajnego drona i zamysł jest taki... Mikrofon dobry, żebyśmy mogli fajnie też nagrywać dźwięk lepszej jakości. Musimy coś zrobić też z tą kamerą GoPro, no bo ona troszkę siada, więc tutaj jeszcze jest na szczęście na gwarancji. Ale może też trzeba będzie wymienić na nowszy model tą kamerę, ponieważ no, lepszy, nowszy model, większe możliwości.
Zamysł też jest taki, żeby połączyć troszkę podróż z pracą na zasadzie coś takiego jak są stoki dla filmów, są stoki dla wideo i ładne, jak się jest w ładnym miejscu, można robić po prostu fajny materiał i go sprzedawać przez stoki. To są takie sklepy po prostu dla różnych, dla ludzi prywatnych, dla agencji. Ktoś na przykład robi reklamę, potrzebuje jakieś konkretne ujęcie, nie był tam, nigdy tam nie pojedzie, kupuje sobie coś takiego. No więc my chcemy też robić takie jakby materiały dla stoków. To nie będzie od razu tak, że tam bardzo dużo można zarabiać, to trzeba dużo zdjęć zamieszczać i od czasu do czasu coś będzie się sprzedawać, ale z czasem jednak jakieś pieniądze można z tego budować dostawać. Portfolio, tak, to sobie pracuje pasywnie. Tutaj jakby trzeba zrobić jakiś nakład pracy, ale później sobie już to leży, jak ktoś kupi, to jest za to po prostu jakiś grosik. Teraz słyszałem, że troszkę niestety spadły zarobki na stokach, no ale może to się odbije po kryzysie, zobaczymy. A jak już będziemy w jakimś ładnym miejscu, to szkoda by było nie korzystać z tej okazji i robić no zdjęcia. No i na bieżąco rozglądamy się za różnymi możliwościami właśnie, co daje współczesny świat. Może kiedyś sami będziemy robić jakieś zlecenia fotograficzne, czy filmowe, czy właśnie ujęcia droniarskie, jeśli komuś się spodoba nasze portfolio, które gdzieś tam zobaczy, które stworzymy, no jeszcze go nie mamy, ale też jest taki zamysł. Tak? Ogólnie są różne, mamy różne pomysły, są różne możliwości takich rzeczy, zleceń, które po prostu można zrobić i przy okazji zarobić trochę. Dokładnie, także no 20 minut ponad gadamy, mam nadzieję, że się słuchajcie nie zanudziliście. Chcielibyście coś więcej wiedzieć, no to piszcie w komentarzach, chętnie oczywiście odpowiemy. I tak mówię, to jest sytuacja na 4 października, za rok to wszystko się może zmienić, czas pokaże co się wydarzy, w tych niepewnych czasach może tak naprawdę być 100% w różnym kierunku, wszystko się może rozjechać albo zjechać. Także nie wiemy. No, my jesteśmy jakby pozytywni, pełni nadziei, że będzie jeszcze lepiej niż było do tej pory. Tak. I z tym chyba takim akcentem się z Wami pożegnamy i życzymy Wam wszystkiego dobrego, jak zawsze. Tak. Jak zawsze. I może niedługo będziemy w Polsce, także może się zobaczymy, jeśli będzie można i będzie miał ktoś ochotę na przykład do nas wpaść. Pa! Pa. Hej!